Teraz przejdziemy do mięśni twarzy. Zaciśnij zęby bardzo mocno, licząc do trzech. Raz, dwa, trzy. I rozluźnij. Powtórz jeszcze raz samodzielnie. Teraz postaraj się zamknąć oczy, które już i tak są zamknięte, ale zaciśnij je jeszcze bardziej i licz samodzielnie do trzech. Teraz ściągnij łopatki. Ściągnij łopatki do siebie i utrzymaj napięcie, licząc do trzech. Raz, dwa, trzy i rozluźnij. Postaraj się wyczuć przyjemną różnicę pomiędzy napiętymi i rozluźnionymi mięśniami. I powtórz jeszcze raz to samo, ściągając samodzielnie łopatki. Utrzymaj napięcie, licząc do trzech. Teraz nabierz powietrza do brzucha. Nabierz tyle powietrza, ile tylko dasz radę. I utrzymaj napięcie, licząc do trzech. Raz, dwa, trzy. I rozluźnij. Wypuść powietrze. I jeszcze raz samodzielnie. Postaraj się odczuć przyjemną różnicę pomiędzy napiętymi i rozluźnionymi mięśniami. Teraz napnij mięśnie pośladków i utrzymaj napięcie, licząc do trzech. Raz, dwa, trzy i rozluźnij. Oddychasz lekko, równo i spokojnie. Powtórz jeszcze raz samodzielnie. Teraz dociśnij uda do podłoża tak mocno, jak dasz radę i utrzymuj napięcie, licząc do trzech. Raz, dwa, trzy i rozluźnij. I powtórz jeszcze raz samodzielnie. Oddychasz lekko, równo, spokojnie. Odczuwasz przyjemną różnicę pomiędzy napiętymi i rozluźnionymi mięśniami. Teraz dociśnij łydki do podłogi tak mocno, jak potrafisz i utrzymaj napięcie, licząc do trzech. Raz, dwa, trzy. Rozluźnij i powtórz jeszcze raz samodzielnie. Oddychasz lekko, równo, spokojnie. Teraz przyciągnij palce u stóp w stronę twarzy i utrzymaj napięcie, licząc do trzech. Raz, dwa, trzy. Rozluźnij. I jeszcze raz powtórz to samodzielnie. Teraz dociśnij pięty do podłoża, tak mocno jak dasz radę i utrzymaj napięcie, licząc do trzech. Raz, dwa, trzy i rozluźnij. I powtórz to ćwiczenie samodzielnie jeszcze raz. Teraz czujesz przyjemne rozluźnienie. Być może jest ci ciepło. Skupiasz się wyłącznie na sobie, na doznaniach, które płyną z twojego ciała. Jest ci przyjemnie. Jest to stan miły, pożądany. Takie rozluźnienie mięśni. Teraz samodzielnie spróbuj
przyjrzeć się jeszcze raz poszczególnym częściom swojego ciała i sprawdzić, czy jest tam jeszcze jakieś napięcie, czy wszystko jest już rozluźnione. Jeżeli jakaś część Twojego ciała jest jeszcze napięta, to rozluźnij ją w taki sposób, jak przed chwilą, napinając i rozluźniając. Masz chwilę na to, żeby przyjrzeć się całemu swojemu ciału i zobaczyć, czy są tam jakieś miejsca napięcia. Jeśli tak, to rozluźnij je. Masz świadomość tego, co się z Tobą dzieje, skupiasz się na sobie. Przez chwilę jeszcze pozostań w tym przyjemnym stanie rozluźnienia. Postaraj się zapamiętać, jakie to są wrażenia, jak to jest. I kiedy będziesz chciała, będziesz chciał wrócić do nas, to powoli przeciągnij się, weź głęboki oddech i powoli się podnieś. Może nie chcieć się wracać, ale wracamy. Czyli co i jak robimy, żeby te ćwiczenia miały sens, wykonujemy je w następujący sposób. Najpierw prosimy naszych młodych sportowców, żeby w domu albo poświęcamy na to jakąś część kilku treningów, żeby samodzielnie przetrenowali sobie coś takiego, korzystając albo z gotowej instrukcji, którą myślę zamieścimy na stronie, żebyście Państwo mieli do tego wgląd, albo znalezionej w książkach, ponieważ instrukcji do tego treningu jest bardzo dużo. Ewentualnie można też z internetu legalnie pobrać nagrania relaksacyjne, które będą mówiły, w jaki konkretnie sposób robimy te ćwiczenia. Więc zaczynamy najpierw od takiej pełnej wersji tych ćwiczeń, które będą trwały około pół godziny. Im najczęściej towarzyszy muzyka, jeżeli jest to wersja taka w postaci nagrania MP3. Zaczynamy od takiej pełnej wersji, żeby się nauczyć tego, o co chodzi. Robimy te ćwiczenia przez pół godziny, najlepiej codziennie, czyli to uczeń musiałby robić w domu, żeby był na to czas, najlepiej przed snem. I po tygodniu możemy oczekiwać, że osoba będzie widziała pozytywne korzyści płynące z tych ćwiczeń. Jeżeli już ten tydzień nam upłynie na ćwiczeniach, wtedy, i to oczywiście wykonuje się najlepiej przed snem w pozycji leżącej. Potem, jeżeli już wiemy, o co chodzi, możemy zacząć podnosić poziom trudności, czyli w kolejnym tygodniu prosimy naszych młodych sportowców, żeby już nie słuchali nagrania, tylko żeby starali się samodzielnie w domu, czy po treningu wygospodarujemy na to czas, żeby mniej więcej przez 15 minut wykonywali samodzielnie takie ćwiczenia. I robimy to albo w pozycji leżącej, albo żeby już było troszkę trudniej, to na siedząco. I robimy to mniej więcej przez tydzień. Na przemian napinamy i rozluźniamy mięśnie. W kolejnym tygodniu, kiedy już wiemy, o co chodzi, jakie to daje efekty, znowu podnosimy stopień trudności i prosimy naszych sportowców, żeby wykonywali te ćwiczenia przez 10-15 minut dziennie, ale już bez fazy napinania mięśni. Tylko rozluźniamy mięśnie codziennie przez cały tydzień, przez 10-15 minut. I po trzech tygodniach takich ćwiczeń, kiedy już wiemy, o co chodzi, w kolejnym czwartym tygodniu umawiamy się sami ze sobą, że w ciągu jednego dnia kilkanaście, 15, 20 razy dziennie w sytuacjach różnych, takich jakie nam się przydarzają na co dzień, będziemy wykonywać te ćwiczenia, kiedy na przykład jedziemy w autobusie, kiedy jedziemy w tramwaju, czy kiedy siedzimy na przerwie, albo kiedy czekamy na obiad w domu. Już jest trudniej, ponieważ wykonujemy to ćwiczenie
na krzesełku, na siedząco, bądź na kanapie, czy w autobusie, a odważniejsi mogą spróbować robić to już na stojąco. Dlatego, że już wiemy, jak reaguje nasz organizm i możemy zwiększać stopień trudności. Także zaczynamy od takiej najłatwiejszej wersji, na leżąco, pół godziny z nagraniem, ewentualnie z instrukcją, którą Państwo przekażecie sportowcom albo będziecie czytać na treningu, aż dochodzimy do tego, że osoby samodzielnie w ciągu dnia próbują wykonywać te ćwiczenia w różnych codziennych sytuacjach.